Szanowni Państwo, jeśli chodzi o najważniejsze elementy działań wójta i urzędów w okresie tego miesiąca, tutaj sporo mówiliśmy już przy zmianach budżetowych na rok 2013. W związku z tym tutaj część rzeczy była już omawiana przeze mnie, część rzeczy była omawiana przez panią skarbnik. Nie wydaje mi się aż tak istotne, żeby do tych spraw powracać. Mówiąc skrótowo, latamy przedszkole na ulicy Lotniczej. Mamy zaawansowane prace, które trwają do chwili obecnej przy rozbudowie szkoły w Sękocinie, przy budowie Centrum Kultury i przy budowie Centrum Zdrowia w Raszynie. Te budowy trwają. Pogoda dała możliwość nadrobienia jakichkolwiek tam tych zaległości, które były, być może nawet udało się tutaj wykorzystać ten czas właśnie pozytywnie i troszkę zmniejszyć te zaległości przypadkiem. W niektórych wypadkach wydaje mi się, że nawet przegonić ten zamierzony harmonogram inwestycji. Mówię tutaj, jeśli chodzi o ośrodek zdrowia i w jakimś szkole, w jakimś zakresie również szkoła w Sękocinie też już wygląda coraz lepiej i coraz bardziej widać tę pracę. Bardzo skrótowo, jeśli chodzi o prace, które zostały niedawno zakończone, nastąpiły odbiory ulicy Grocholickiej, ulicy Rzepichy, ulicy Środkowej, Trapetu, które były robione w tych dwóch ulicach. Na bieżąco właściwie jest monitorowana takie zadanie jak budowa ulicy tego skrzyżowania z sygnalizacją świetną przy ulicy Falecka, Opackiego, Róży. Tu część zadań tych, które były wykonywane przez powiat, zostało wykonane, czyli sama sygnalizacja, reszta elementów w postaci oświetlenia ulicy Faleckiej i przebudowy tego skrzyżowania jest realizowane przez nas i jeżeli dalej będzie się utrzymywała taka pogoda, wydaje mi się, że mamy szansę jeszcze w tym roku tak odebrać ten zakres pracy. Odnośnie prac, które zostały rozpoczęte, to są prace na osiedlu Petrówka. Tam również już część elementów została wykonana. Trzymaliśmy tutaj dalsze prace. Taka była umowa, taka była sugestia, jeśli chodzi o wykonawcę, jeśli chodzi o kanał odwadniający, dlatego że no, nie chcielibyśmy wejść z takimi dużymi wykopami w tym okresie, uniemożliwiającymi mieszkańcom dojazd do posesji, dlatego że w każdym chwili może się załamać pogoda i nie dokończylibyśmy tego. W związku z tym spotkalibyśmy się w tym samym miejscu w marcu, co byłoby dużym dyskomfortem dla mieszkańców. Myślę, że okres świąteczny, no, wiadomo, obfituje w różnego rodzaju uroczystości, które są robione zarówno w jednostkach podległych gminie, jak i różnego rodzaju instytucjach z gminą związanych, w których zarówno uczestniczycie Państwo, jak i my jako przedstawiciele samorządu. Następną sprawą to myślę, że tutaj też dość ważną, no, ten miesiąc jest miesiącem takim, który właściwie został poświęcony na, jest zawsze poświęcony co roku na rozliczenie wszystkich zadań, dlatego że znakomita większość jednak tych faktur i tych rozliczeń właśnie zostaje dokonana w miesiącu listopadzie, w miesiącu grudniu. Także pracy właśnie referat budżetowo-finansowy ma bardzo dużo i jednocześnie następuje tworzenie nowego budżetu na następny rok, który właśnie wtedy udało nam się na tej sesji uchwalić, za co, tak jak mówię, jestem Państwu bardzo wdzięczny. Co do dalszego zakresu działań, no na przestrzeni tego okresu również działa jednostka realizująca projekt. Tutaj trwają przygotowania do złożenia projektu tej tak zwanej według naszej tutaj zapisu czwartej fazy i tutaj już mamy przygotowane wszelkie dokumenty, żeby rozpocząć w ramach tego tą procedurę
działań. Jest to oczywiście projekt, on będzie podlegał ocenie zarówno wstępnej, jak i dalszej jednostki wdrożeniowej. To są podstawowe zadania, które były dokonywane. Dużo pracy również poświęciliśmy, jeśli chodzi o uzupełnienie wszystkich elementów i dopracowanie, dopieszczenie, można powiedzieć, wniosku siódmego o płatność, który składaliśmy w ramach jeszcze pierwszej fazy i ten efektem tego są uzyskane pieniądze, konkretne pieniądze, czyli już, które pojawiły się na rachunku Urzędu Gminy. Tyle z najważniejszych elementów i zadań, które były wykonywane w ostatnim okresie.